Obudził mnie dzisiaj o 5 rano wariat jeden i kazał jechać do Norwegii. Ja nie wiem. Nie wiem, co sobie obraża ten moron. Siemano, jestem kierowca. Mosto tylko chodzi w tych kalesonach, śpi do południa i pije to pisko. Patrzcie, się w kalesonach chodzi. Ty, no odczep się ode mnie, dobra? Siemanko, jestem poszukiwacz. Co myślę o kierowcy? No nic o nim nie myślę. Szkoda w ogóle czasu. Takiego Mongoła dawno nie znałem. No ale jeździ. Ej, poszukiwacz! A ile wyszło ci na plaży w Dziwnowie? Mister Lony ci chyba dupę skopał, co? Zamknij się, Mongole! Ja mu mówię, weź sobie szklaneczkę, nalej. A on nie, woli to z puchy walić jak żul jakiś spod sklepu. Gdzie rower se wziął, bo będzie jeździł? Dwa razy był raptem, po 3 km się przejechał. Poszukiwacz! A co znalazłeś w tej Szwecji? Chodź, kierowco, napijemy się drinka do porządnej knajpy, pójdziemy, przejdziemy się, może kogoś poznamy. Nie, wolę swoje piwo. Poza tym ktoś musi pilnować auta. Ty zajmujesz się poszukiwaniami, a ja mam pewne rzeczy na głowie, obowiązki. Auto zatankować, posprzątać. Ja już 17 lat, a może i mniej te czwórką jeżdżę. A on traktuje mnie jak małe dziecko. No patrzcie, jak wygląda jego pokój. Tu nawigacja walnięta. Płatki się walają, kable wszędzie. Piw z kana kupował pół lodówki. Nie mam gdzie swoich rzeczy trzymać, bo piwo musi być zimne. Co za mongo. Tutaj te jego szpargały, wykrywacz, gumioki. I non stop tylko syf, sprzątać muszę auto po nim. I tutaj jeszcze zamiast to gdzieś w jedno miejsce, to on zawsze to musi narozwalać. Co ja mam z tym poszukiwaczem? Muszę tu ogarniać konsolę, kierownicę, biegi, to nie jest już nowe auto. To takie wygłupy. Spędziłem dzisiaj ze sobą 12 godzin w samochodzie, więc musiałem to jakoś odreagować. Dzięki za oglądanie, nara!